Dziękujemy. Proszę tylko zachować. Bardzo przepraszam. I usiąść. Uwzględniliśmy wszystkie Państwa wnioski ze względu na interes społeczny, gdzie jest tam duże zainteresowanie sprawą, ma to sens i przyjmujemy, że tak nawet tam, gdzie te dokumenty nie zostały przedstawione, nie istnieją, więc zakładamy dobrą wolę Państwa. I procedować będziemy dalej w tej sytuacji. Jeżeli chodzi o, sprawdzamy sobie, kto jest, to jest sprawa dotyczyła Jerzego Jaśkowskiego. Pan Jerzy Jaśkowski nie stawił się. Zawiadomienie, karta 51. Jest obrońca jego wyboru, pan mecenas Arkadiusz Tepe. I mamy również oskarżyciela publicznego, który w tej sprawie jest naczelny rzecznik odpowiedzialności zawodowej. Pan doktor Zbigniew Kuzysz, przepraszam, mam tutaj bardzo to słowo zapisane. Uczestniczy jest również prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku, zawiadomiony prawidłowo kartą 1939. Nie, przepraszam, kartą 1944. Który się nie stanie. Czy przed wszczęciem przewodu jakieś wnioski formalne macie Państwo? Dobre, przepraszam. W takim razie otwieram przewód w tej sprawie i bardzo proszę Panie Sprawozdawcę o krótkie sprawozdanie. Dziękuję bardzo. Podmiotem rozpoznania jest kasacja od orzeczeń wydanych przez sądy lekarskie. W pierwszej instancji orzekał Okręgowy Sąd Lekarski w Gdańsku, który orzeczeniem z 5 lutego 2020 roku uznał pana Jerzego Zygmunta Jaśkowskiego winnego zarzucanego mu czynu z artykułu 53 i 8 ustawy o izbach lekarskich i za ten czyn wymierzył mu karę w wysokości 1,5 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw na rzecz domu hospicyjnego dla dzieci w Bursztynowa Przystań w Gdyni. Od tego orzeczenia zostało wniesione odwołanie przez obronę. Po rozpoznaniu tego środka odwoławczego orzeczeniem z dnia 21 maja 2021 roku Naczelny Sąd Lekarski utrzymał w mocy zaskarżone orzeczenie, doprecyzowując, że za datę zarzuconego obwinionemu czynu uznaje okres od dnia 2 listopada do chwili obecnej, dookreślając jednocześnie wymierzoną karę pieniężną na kwotę 1,5-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku ogłoszonego przez prezesa GUS obowiązującego w chwili wydania orzeczenia, to jest w wysokości 8 405,49 zł na rzecz domu hospicyjnego dla dzieci Bursztynowa Przystań Gdyń. Od tego orzeczenia kasację do Sądu Najwyższego złożył obrońca obwinionego i sformułował w niej 4 zarzuty. Wyznaczone punkt A1-4, nawet istotnie są to punkty od 1-4. Obraza przepisów postępowania, to jest artykuł 433 paragraf 2 KPK w związku z 457 paragraf 3 w związku z artykułem 112 ustawy o izbach lekarskich przez nienależyte odniesienie się w uzasadnieniu zaskarżonego orzeczenia do zarzutów, które były przedstawione przez obrońcę w apelacji. I uszczegółowiając te zarzuty dla Państwa publiczności, czyli kasacji zarzucono, że sąd drugiej instancji nierzetelnie rozpoznał zarzuty apelacji. Jakie? Związane z oceną realizacji wymogów z artykułu 337 paragraf 1 KPK w związku z 75 ust. 1 2 ustawy o izbach lekarskich wniosków z artykułem 112 ustawy o izbach lekarskich poprzez to, że nie zwrócono oskarżycielowi
na podstawie tych przepisów wniosku o ukaranie celem usunięcia braków formalnych wniosku. Drugi zarzut był związany z naruszeniem artykułu 89 ust. 1 punkt 4 i ust. 2 punkt 1 ustawy o izbach lekarskich poprzez nieokreślenie ram czasowych przypisanego czynu i miejsca popełnienia. Punkt 3 artykuł 72 ust. 1 ustawy o izbach lekarskich w związku z 75 ust. 1 punkt 2 tej ustawy poprzez prowadzenie postępowania niespełniającego na podstawie skargi, która nie spełniała wymogu dokładnego określenia zarzuconego czynu. I w punkcie 4 artykułu 58 ust. 2 ustawy o izbach lekarskich artykułu 6 Kodeksu postępowania karnego w związku z artykułem 112 ust. 1 ustawy o izbach lekarskich poprzez pozbawienie obwinionego prawa do obrony poprzez prowadzenie postępowania przed Sądem Okręgowym Lekarskim na podstawie wniesionego przez Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności wniosku o ukaranie niespełniającego wymogu dokładnego określenia opisanego czynu i na podstawie tych zarzutów w kasacji wniesiono uniewinnienie obwinionego od tego zarzutu, ewentualnie uchylenie zaskarżonego orzeczenia oraz poprzedzającego go orzeczenia Sądu Lekarskiego pierwszej. Dziękuję bardzo. Czy jakieś uzupełnienie sprawozdania? W takim razie, czy w ramach przewodu sam był jakieś wnioski jeszcze? Zamykam przewód i wysłuchamy teraz stanowiska autora kasacji. Dziękuję. Zostałem za udzielenie głosu. Pan Grzegorz Wojaszkowski dzisiaj niestety nie mógł sprawdzić się osobiście z uwagi na swoje problemy zdrowotne. Natomiast w żaden sposób nie oznacza braku zainteresowania jego tą sprawą. Pan doktor Jaśkowski w Wysokim Sądzie od 13 lat jest emerytem. Nie wykonuje zawodu lekarza. Zaangażował się w szeroko rozumianą działalność publicystyczną. I swego czasu był również redaktorem jednego z czasopism medycznych. Ma na swoim koncie wiele publikacji naukowych. Był pracownikiem naukowym Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku. I w momencie, kiedy zaczął interesować się działalność publicystyczną, spotkał się ze strony swojego samorządu lekarskiego, już nie wykonując zawodu lekarza, z ostrą reakcją, która sprowadza się do zarzucania mu naruszania kodeksu etyki polegającego na szerzenie rzekomych postaw antyzdrowych. Pan doktor w ramach swoich poglądów naukowo uzasadnionych, w ramach konstytucyjnej zasady wolności głoszenia poglądów, często przedstawia odrębne stanowisko, ale nie takie, które nie miałoby poparcia nawet w poglądach mniejszościowych. Zawsze one miały swoje uzasadnienie. Dlaczego o tym mówię? Bo z tego powodu została powołana słynna komisja, która pozbawiła go prawa wykonywania zawodu z uwagi na skutek jego niestawiennictwa. On uważał, że niegodne jest dla niego stawić się przed tą komisją jako doktorowi nauk medycznych, stawiającym się z lekarzy, bo nie dał potem żadnych postaw. Uchwała powołująca tę komisję żadnych konkretnych informacji nie zawiera. Ale ta sprawa nie jest o tym. Ta sprawa jest dotycząca zwrotu tego dokumentu. No i została nałożona na lekarza emeryta surowa kara, blisko 9 tysięcy złotych. Bez względu na to, jakie mamy podejście do sądownictwa samorządowego, to są to normy o charakterze restrykcyjnym. Mogą pozbawić prawa wykonywania zawodu, mogą nałożyć wysoką karę finansową, a jeśli tak, to wszelkie rygoryzmy prawne przewidziane przez ustawodawcę powinny być stosowane z całą stanowczością. Zasada skargowości, zasada określoności. To, że postępowanie było prowadzone przez samorząd lekarski, który co do zasady nie składa się z prawników, bo taka jest jego istota, tylko z lekarzy, którzy mogą być posiłkowani przez pomoc prawników, nie zwalnia z obowiązku
wypełnienia wymogów ustawowych, w tym wypadku przede wszystkim tego przewidzianego w artykule 75 ustawy o interpretacji. Przecież brak wskazania miejsca daty czynu to jest podstawowy brak naruszający prawo do obrony. Przecież od tego momentu można na przykład liczyć prawo związane z przedawnieniem kredytu. Można, jeżeli ten czyn był pierwotnie prawidłowo określony przez rzecznika odpowiedzialności zawodowej, na co ja wskazywałem od samego początku, wnosząc, składając wniosek o zwrot tego wniosku o ukaranie, na przykład wyrazić skruchę, poddać się karze, wnioskować o umorzenie postępowania. Jest szereg możliwości wynikających z określonej pozycji procesowej. Ale żeby te możliwości się pojawiły, to z drugiej strony ten podstawowy wymóg związany z prawidłowym określeniem czynu musi być spełniony. Ja inaczej nie mam możliwości zareagowania w tym kierunku. Pan doktor został pozbawiony tej możliwości. I mimo wymierzenia surowej kary finansowej lekarzowi, który nie wykonuje zawodu, który jest emerytem. Dodatkowo zapisano to, że opis czynu pojawił się na końcu w orzeczeniu Naczelnego Sądu Lekarskiego, nie zmienia istoty rzeczy, bo postępowanie składa się z określonych etapów. Ustawodawca przewidział etap postępowania przygotowawczego, etap postępowania przed sądem w pierwszej instancji i tych etapów przez wadliwe określenie, postawienie zarzutu, pan doktor został pozbawiony możliwości reakcji na tym etapie postępowania. Co więcej, nikt z nas, usprawiedliwiając swoją nieobecność, nie mógł stawić się na termin rozprawy odwoławczej, a mimo to Naczelny Sąd Lekarski przeszedł do tego na powyższym do porządku dziennego. Więc również wtedy nie pojawiła się możliwość podjęcia jakiejkolwiek reakcji. Prawie nie ma drogi na skróty. Obowiązują procedury. Nawet jeżeli to jest sądownictwo samorządowe, to wiek pana doktora, jego dorobek, szacunek wobec zawodu, który przez całe życie wykonywał, wymaga potraktowania nie nadzwyczajnego, ale takiego, jaki przewiduje ustawodawca. Czyli jeżeli ustawodawca przewiduje, w jaki sposób powinien być ten czyn określony, to jest abecedarium z punktu widzenia prawniczego. Ja wcześniej kasacji przytoczyłem orzeczenia sądów, między innymi, które wskazują na takie uchybienia, że prowadzenie rozprawy dyscyplinarnej przy takim brzmieniu zarzutu, właśnie bez określenia czasu i miejsca, narusza gwarancję procesową obwinionego, utrudniając mu, a być może wręcz uniemożliwiając obrot. To jest postanowienie Wyższego Sądu Dyscyplinarnego WSD 103/16. Pan doktor zwrócił to prawo wykonywania zawodu. Zostało ono odesłane na takie postępowanie przed sądem, okręgowym sądem lekarskim. Nigdzie nie ma dowodu na takiej sprawy. Naczelny Sąd Lekarski wskazuje, że doprecyzując na tym etapie ten czyn końcowy, czy pan doktor wiedział, czy miał obowiązek zwrócić to prawo wykonywania zawodu i tą datę domniemuje z uchwały z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, która otrzymała w mocy uchwałę samorządu lekarskiego. No ale przez inne postępowanie. W jaki sposób ten dowód został przeprowadzony? Ja nie wiem. Nie było w protokole przeprowadzonego dowodu z jakiegoś dokumentu, który by tą datę wskazywał. A jeśli był, no to jest pytanie o prawidłowość postawionego zarzutu. To w zarzucie powinno być to prawidłowo określone, a nie wskazane w treści uzasadnienia, bo ktoś piszący uzasadnienia bez formalnego przeprowadzenia dowodu odszukał uchwałę i zobaczył, jaka tam była data wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Stąd wnoszę Wysoki Sądzie o uchylenie zaskarżonego wyroku jako niesprawiedliwego, naruszającego podstawowe gwarancje procesowe, wskazując na zarzut określone w kasacji, naruszenie zasady określoności czy skargowości i nie odniesienie się przede wszystkim do argumentów przedstawionych, do zarzutów przedstawionych odwołanym. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, wniosek i bardzo proszę. Wysoki Sąd,
zasadnej. Wydane w przedmiotowej sprawie orzeczenie Naczelnego Sądu Lekarskiego jest zasadne i słuszne, moim zdaniem, a przedstawione w kasacji zarzuty i argumenty są próbą powtórzenia zwykłego postępowania odwoławczego i stanowią powielenie zarzutów odwoławczych, do których Naczelny Sąd Lekarski odniósł się w uzasadnieniu swego orzeczenia. Obrońca nie wykazał, żeby doszło do rażącego naruszenia prawa, które mogło mieć istotny wpływ na treść zaskarżonego orzeczenia. Odnosząc się do szczegółów zarzutu, to ta data 2 listopada określona przez Naczelny Sąd Lekarski wynika po prostu z zawiadomienia wezwania komisji do spraw rejestracji lekarzy okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku wraz z pouczeniem, z którego wynika, że ten 7-dniowy termin zwrotu to jest właśnie 2 listopada 2017 roku. Mając na uwadze powyższe, wskazuję, że kasacja jest zwykłą polemiką z orzeczeniem Naczelnego Sądu Lekarskiego i proszę. Dziękuję bardzo. W tej chwili sąd uda się na środę. Tak, Naczelny Sąd Lekarski wnosi o wskazanie o uznanie tej kasacji za oczywiście bezzasadną. A ja bym chciał zadać pytanie, z jakiego dokumentu, z której karty akt wynika choćby formalne potwierdzenie doręczenia uchwały komisji? Ja takiego dokumentu nie znalazłem, skoro już zakładamy, że ta uchwała została panu doktorowi doręczona. Niemniej to nie jest kwestia zasadnicza. Kwestia jest to, jak w tym postępowaniu ten zarzut i kiedy, w jaki sposób został doprecyzowany i czy to wpłynęło na prawo do obrony, czy mając ten zarzut postawiony tak długo wcześniej, miał pan doktor inne możliwości zareagowania, choćby zastanowienie się nad zarzutem przedawnienia deliktu albo narażenia skutku, cokolwiek. Chyba się odnosi, czy to sąd udaje się w tej chwili na naradę i po tej naradzie nastąpi ogłoszenie orzeczenia w tej sprawie. Nie miał przygotowane odpowiedzi na kartce w związku z tym. No, spotkamy się po naradzie sądu na ogłoszenie wyroku.